Siemano testerzy, jestem właśnie w pierwszym w Małopolsce i jednym z niewielu w Polsce muzeum gier wideo, które dodatkowo jest interaktywne, czyli taki w sumie jeden wielki salon gier w stylu retro. Dzisiaj dzień wielkiego otwarcia, jestem jedną z pierwszych osób, które w ogóle tutaj zaglądają i mam nadzieję, że to mi się opłaci. Czy w środku jest fajnie? Nie wiem, nie byłem. W ogóle co ja jestem, jakiś Nostradamus? Sami tu przyjedźcie, zobaczcie. Przygotujcie się, jakoś tak nie mam weny i zapraszam do oglądania. Dla mnie to jest niezwykle, bo wcześniej trzeba było zawsze się szczypać, żeby jak najlepiej zagrać, żeby jak najmniej wydać. A tutaj można jest free play cały czas, także można continue i kontynuować do pożygu tak naprawdę. Te wszystkie gry stworzyły te nowe. Gdyby nie te tutaj, to by nie były te wszystkie najnowsze. W takich miejscach spędzałem dzieciństwo, wakacje, wolne chwile. W takich miejscach zawiązywały się przyjaźnie, ramię w ramię, grało się z kolegami na automatach, które na owe czasy były czymś niesamowitym. Żaden z komputerów nie zapewniał takiej grafiki, takiej formy rozrywki i tak fajnych gier. Na tym się grało i gdzieś te automaty zaginęły. Takie miejsca przestały się pojawiać, a ja chciałem je odtworzyć. I stąd pomysł na to miejsce. Najbardziej wrażenie robią na mnie celowniczki, że działają, że pistolety są w dobrym stanie, tak na przykład Time Crisis to jest bardzo. Automaty zbieram od 5 lat, remont tutaj w tym lokalu trwał 2 miesiące, a ostatnie 2 tygodnie tutaj razem z 2 kolegami, którzy mi bardzo pomagają w utrzymaniu tych maszyn na chodzie, siedzimy tutaj praktycznie od rana do nocy, żeby wszystkie maszyny działały. Kraków Arcade Museum to z jednej strony jeden wielki salon gier, ale z drugiej strony interaktywne muzeum, który pobudzi nostalgię wszystkich fanów retro. To w sumie całkiem zabawne, że w momencie, kiedy zapowiadane jest Google Stadia, czyli wielki przełom w świecie gier wideo, pojawia się takie właśnie muzeum, w którym fani mogą pograć w gry sprzed 10, czy 20, czy nawet 30 lat. Chwilę pograłem, z ludźmi pogadałem, mnie się podobało. Jeżeli chcecie, to oczywiście możecie tu wpaść. Link do fanpage'a na Facebooku tego muzeum znajdziecie w opisie. Trzymajcie się testerzy i do zobaczenia w następnych materiałach. Strzelamy. Jeb, 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 reload, jeb, 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 jeb.